Siemanko, z tej strony pomidorowy.pl. Pamiętacie, jak ostatnio wspomniałem wam o historii Stormy Ascent? Przez co ten poziom przechodził jeszcze za czasów Crasha z PlayStation 1? Dziś przychodzę do was z historią trzech niedoszłych poziomów do Crasha Bandicoota. Zanim siądziecie przed klawiatury i napiszecie, że się guzik znam, bo na dobrą sprawę jest tych poziomów aż 4, ze względu na to, że jest jeszcze jeden ten słynny testowy poziom, o którym nie wspomniałem, że może to być ten czwarty niedoszły poziom, jego omówimy sobie jako bonus. Dlaczego go nie wliczam, bo mam do tego powody. Tak więc zaczynajmy. Na miejscu trzecim omówimy poziom Acid Rain. No dobra. Acid Rain. Na samym początku zaczniemy od kodu Game Engine. Tutaj wyświetla wam się w tym momencie on na ekranie. I tak w roli ścisłości te dwa xy na samym końcu oznacza dowolną wartość danego poziomu wyrażoną w heksach. W tym właśnie otóż programie Game Engine'owym. Wartości te, które podlegają pod te poziomy, wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jak widzicie, liczba 1 to testowy poziom, 4 jaskiniowy poziom, cliff 11, 13 jest to wodospadowy poziom, czyli to są te 4 niedoszłe poziomy, nie licząc oczywiście testowego, ponieważ jak powiedziałem już na samym wstępie, ja tego poziomu nie wliczam jako jakiś niedoszły poziom. Aby dostać się do każdego z tych poziomów, musicie mieć pobranego Game Engine i odpaloną zakładkę Change Value. Następnie wyszukać w tym działającego emulatora z grą i wpisać taki kod, który widzicie teraz na ekranie. Potem ponownie wejść w zakładkę Change Value i wpisać daną liczbę odpowiadającą za poziom. W tym przypadku dodamy sobie końcówkę 04, żeby dostać się do poziomu jaskiniowego albo już na samym początku dobrze nam znanego poziomu o nazwie Acid Rain. Na początku skupimy się na tym, co oznacza nazwa tego poziomu. Otóż Acid Rain w dosłownym tłumaczeniu oznacza kwaśny deszcz lub deszcz kwasu. Nazywajmy sobie to jak chcemy. Moim zdaniem obie formy są poprawne. Skoro nazwę mamy wytłumaczoną, to może przejdźmy do akcji poziomu jako następny punkt. Akcja zaczyna się od momentu, gdy Crash spada do tytułowej jaskini. I tutaj pojawia się pytanie, skąd Crash spada? No bo z jakiegoś powodu musiał on dostać się do tej jaskini, czyż nie? Moje teorie są takie, że albo znalazł po drodze jakąś studnię i jako, że jest głupi, postanowił do niej wskoczyć, spadając do tej olbrzymiej jaskini, albo przemierzając z wyspy na wyspę, zobaczył takową jaskinię i się nią jako tako zainteresował, co też nie jest głupie oczywiście. Wasze teorie również są mile widziane odnośnie tego, jakim cudem Crash znalazł się w tym poziomie. Zwróćmy również uwagę na to, że w owym poziomie występują kryształy. I to praktycznie wszędzie. Również możemy dostrzec zbiorniki z kwasem, ale nie jest on do końca zaprogramowany, więc na chwilę obecną nie może nic graczowi zrobić. Więc w teoretyce, kiedy przejdziemy przez kwas, nic nam się nie stanie. Co jeszcze przykuło moją uwagę, to chociażby to, że mamy platformy, które występują w poziomach pokroju Cortex Power. Poziom ten jest niewyobrażalnie krótki, ale nie dziwota, skoro nie został on skończony. Zakładam, że gdybyśmy dziś widzieli jego pełną wersję, to ten poziom byłby o wiele, wiele dłuższy. Dodatkowo jeszcze tło poziomu jest łudząco podobne do tła z rundy bonusowej Embryo. Na dobrą sprawę Traveller's Tales Oxford nawiązało troszkę do tego poziomu i przedstawiło swoją wersję Acid Rain, tylko ich wersja nosi tytuł Cavern Catastrophe, bo przecież jako tako elementy rozpoznawcze z tego oto poziomu pojawiły się w dzisiejszym Cavern Catastrophe. Ok, powiedziałem wam o mechanice tego poziomu, co w nim się znajduje, gdzie powinien się znajdować oraz co znaczy nazwa tego poziomu, jak ją przetłumaczymy. To teraz przejdźmy do ciekawostek. Poziom miał być przedostatnim poziomem na pierwszej wyspie zamiast poziomu o nazwie Native Fortress. Jest szansa za pomocą zhakowania gry, że w tym poziomie znajdziemy owoce Wumpa rozproszone po całym poziomie. Niestety, ale nie można ich zebrać, zważywszy na to, że jest to prototyp owocu Wumpa. Jaskinia w tym poziomie jest łudząco podobna do jaskini z Crasha Bandicoot 2 z początku, kiedy Cortex spadł do owej jaskini. No dobrze, jeśli chodzi o Acid Rain, to by było na tyle, co miałem do powiedzenia odnośnie tego. No i cóż, teraz pokażę po raz ostatni screeny z tego poziomu i przy okazji tutaj jeszcze zobaczycie krótki gameplay, ponieważ podpasowałem jako taką muzykę, jaka by pasowała szczerze do tego poziomu. Również możecie dać znać w komentarzach, czy uważacie, że muzykę, którą dałem, to jako tako pasuje do tego poziomu, czy też nie pasuje. A my zabieramy się za kolejny poziom. Na miejscu drugim omówimy poziom o nazwie Astound the Skunk. Kod GameShark jest taki sam co wcześniej, z małą zmianką, że tutaj zamiast liczby 4 w Change Value dajemy liczbę numer 11. Na początku skupimy się na nazwie tego poziomu. Astound the Skunk, tłumacząc na polski, oznacza zdumiewające skunksy. Nie powiem, że nie, ale nazwa dość abstrakcyjna, bym powiedział. Tak czy siak, przejdźmy do akcji tego poziomu. Poziom rozpoczyna się w dżungli. Mamy kamerę pokazaną na wprost Crasha. Tę kamerę możemy również doświadczyć w poziomach ucieczkowych, gdzie Crash ucieka przed kulą, niedźwiedziem czy czymkolwiek, co go tam z tyłu goni. Warto też wspomnieć, że tematyka tego poziomu to klif i nazwa nie jest przypadkowa. Dokładnie po tym, gdy Crash zobaczył małe odłamki kamieni, które mają pokazywać, że są platformy, udajemy się na dół i mamy platformy nawet z liści. Już po pierwszych 20 sekundach możemy dostrzec, że w tle są obecne dwie wyspy, Wumpa Island oraz Cortex Island. Daje nam to dowód i teorię, że ten poziom miał być ostatnim poziomem z pierwszej wyspy, tak zwanym transformacyjnym, który miał informować gracza, że zmieniamy świat, tudzież wyspę. W tym poziomie również występują spadające kamienie, lecz są w dość dziwny sposób zaprogramowane, ponieważ spadają drastycznie szybko, co sprawia, że Crash mógłby nawet nie zdążyć uniknąć ich, co spowodowałoby lub sprawiłoby, że Crash mógłby z miejsca zginąć. Również występują zupełnie nowi wrogowie, chociażby ta hiena, czy Bóg wie co to jest. Generalnie miała być lub miało być to coś zaprogramowane w taki sposób, że miało to Crasha w każdym bądź razie ugryźć, czyli innymi słowy zaatakować. Tabelka jest dość interesująca i szczerze powiedziawszy, aż nie wiem co mam na ten temat sądzić, co ona w ogóle robi i po co ona tu jest. Oprócz nonsensów takich jak chociażby niezaprogramowanie skoków Crasha, które sprawiają, że Crash może skakać tak wysoko, że aż poza ekran, to jedyne co jeszcze przykuło moją uwagę, co daje fajnego efektu, są minimosty. Te mosty, które widzicie teraz na ekranie, które są drewniane i praktycznie deski, po których Crash stąpa, zapadają się. Czyżby nawiązanie do dzisiejszego Road to Nowhere? Drogi donikąd? Nie ukrywajmy, ale droga donikąd jako poziom przypomina ten poziom, o którym mówimy w tym otóż momencie. Różnica między tamtym poziomem a drogą donikąd jest taka, że droga donikąd jest poziomem 3D, w pełni 3D, a ten poziom to głównie 2D. Przy okazji, podsumowywując ten poziom, wspomniane skunksy w tytule pojawiają się i to dość często, ale z ich pojawieniem doszedł im nowy atak, który no widzicie teraz na ekranie. Możemy w sumie to nazwać bąkiem zabijania lub samobójczym bąkiem. Oczywiście nazwy wymyślone przez was również są mile widziane. Jest jedna ciekawostka jeśli chodzi o ten poziom, ale no niestety już o niej wspomniałem, bo jest to ciekawostka o tym, że w oddali widzimy wyspę numer 2 oraz 3, czyli Wumpa Island oraz Cortex Island. No dobra, wy zobaczycie teraz sobie screeny z tego poziomu, a ja zabieram się za ostatni poziom, który chcę wam przedstawić. Przy okazji jeszcze posłuchajcie sobie chociaż chwilę muzyki, którą dam podczas krótkiego montażu, jeśli chodzi o ten poziom, czy według was muzyka do tego poziomu pasuje, czy też i nie pasuje. A my zabieramy się za ostatni poziom. Na miejscu pierwszym omówimy poziom Flowing Waters. Code Engine ponownie jest taki sam, tylko zamiast liczby 11, w tym wypadku dajemy sobie numerek 13. No cóż, 13 to przecież wcale nie jest pechowa liczba, czyż nie? Na początku skupimy się na nazwie tego poziomu. Flowing Waters, tłumacząc na język polski, oznacza płynące fale. No, jest to dosyć dobra nazwa, nie powiem, że nie. Dobra, żarty na bok. Poziom rozpoczynamy troszeczkę scenarią inspirowaną poziomem Upstream, czy też poziomem Up The Creek. Na samym początku rzucają się w oczy niedokończone tekstury platformy i tego, co znajduje się na wprost gracza. Być może ma to działać jako psychologia, że gracz ma wyobrazić sobie, co tam by się dokładnie znajdowało. Oczywiście, to pozostawiam waszej interpretacji. W pierwszych 5 sekundach można zauważyć, że woda w tym poziomie kompletnie nie jest zaprogramowana, co oznacza, że Crash może sobie bezkarnie po niej łazić, a i tak nie zginie. Za pomocą tych nieotekturowanych platform z prawdopodobnie kory drzewa lub liści dostajemy się wyżej i tam w 22 sekundzie od rozpoczęcia poziomu widzimy hienę, która jak we wcześniej wspomnianym poziomie nie jest w żadnym wypadku zaprogramowana, czyli dalej sobie stoi w miejscu. Idąc dalej, natkniemy się na drewniany pomost prowadzący nas na drugą stronę i można zauważyć, że ponownie spadają na nas małe odłamki kamieni, lecz tutaj już możemy niestety zginąć, tak więc lepiej być czujnym i zarazem ostrożnym. Oczywiście ten pomost to była podpucha, bo jak widzicie jest on wykorzystywany jako swego rodzaju trampolina, gdzie ciężki obiekt spada na lewą stronę danego obiektu i pod wpływem siły naciskowej czy też ciężaru jesteśmy wybijani do góry. Takie zjawisko mogliśmy doświadczyć w kreskówkach pokroju Tom i Jerry. Dostając się do góry mamy przed oczyma dwie kamienne platformy, które są dość krótkawe, co sprawia, że łatwo można z nich spaść. Co więcej, możemy zauważyć dość charakterystyczny obiekt, który nam jest pokazany. Ten kołowrotek kręcący się wokół. Jak widzimy, jest możliwość doskoczenia na jedną z dwóch platform. Dostając się dalej, mamy przerwę w postaci kamiennej platformy i ponownie znowu dostajemy się na kolejny kołowrotek. Na naszej zaś drodze występują kolejne nowe kamienne platformy, tym razem są to zapadające się platformy, które jak sama nazwa wskazuje, po czasie zapadają się w dół. Później również występuje trawa, po której możemy się ślizgać, no i wodospad w tle, który wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Dostając się na drugą stronę, schemat się powtarza, czyli trawa, po której możemy się ślizgać oraz kamienne platformy. Dostając się wyżej, możemy zauważyć rasiczkę, tudzież roślinkę, która powiem szczerze, że z boku wygląda jakby jej model był z dziebka inny. Ponownie po pokonaniu roślinki znów schemat się powtarza. Nawet powraca kołowrotek, tylko z jedną różnicą. Na pewno zapytacie się, z jaką to różnicą. Otóż jest to różnica taka, że nad głową Crasha pojawia się coś, co ma symbolizować swego rodzaju rurę, nad którą gracz musi przeskoczyć. Po pokonaniu dość długiej drogi natykamy się na coś takiego. To jest kwiat. Kiedy staniemy na tą czerwoną platformę, która jest tutaj nam obecna, on wybije nas bardzo, ale to bardzo wysoko. Po drodze również spotykamy drugi taki kwiat, a raczej miał być drugi, bo okazało się, że ich jest więcej. No i przedostając się do ostatniego kwiatka, to będzie gdzieś numer 8, wybija nas na kolejne piętro. I praktycznie po kolejnym, już powtarzającym się schemacie wybijających kwiatów drogami za i przed wodospadem, czy też wybijających trampolinach, dostajemy się na sam szczyt wodospadu. A tam, jak możecie teraz zobaczyć, takie coś. Powiem wam, że jak pierwszy raz to zobaczyłem, to aż mnie zamurowało. To, co widzimy tu i teraz, jest swego rodzaju drogą do drugiego bossa o imieniu Ripper Roo. Nawet samo miejsce jest łudząco podobne do miejsca, gdzie z nim walczymy. Więc na dobrą sprawę ten poziom miał być oryginalnie zamiast Up The Creek. Wiecie, tego drugiego poziomu i zarazem ostatniego, gdzie szliśmy w środku dżungli do walki z Ripper Roo. I ponownie widać, że miejsce nie jest zaprogramowane, bo można podążać po wodzie bez utraty życia, no i później można poziom zgliczować, przechodząc przez niewidzialne ścianki, czyli wykonując tak zwane out of bounds. No ale nic nam to nie daje, bo prawdopodobnie poziom miał właśnie się tutaj kończyć. No dobra, jeśli chodzi o ten poziom, to by było na tyle. Tak więc tutaj zostawiam was z ostatnim już pokazaniem screenów oraz krótkim montażem z muzyką, która moim zdaniem pasowałaby do tego poziomu, a my zabierzemy się za poziom testowy, no i za podsumowanie. A więc czas na ostatni poziom, czyli poziom testowy. Ten doskonale nam znany poziom. Aby dostać się do niego, trzeba ponownie powtórzyć kombinację Game Engine'ową, tylko że zamiast wartości 13 dajemy 1. Z automatu zostajemy przeniesieni do tego poziomu. I co ten poziom w sobie skrywa? Tylko to, że mamy lewitującego asystenta Cortexa, rzucającego w nas miksturami, i pająka, który chce nas najprawdopodobniej zabić, bo idzie w naszym kierunku z dość wielkim impetem. Zauważmy, że tutaj w ogóle nie ma tła. Po prostu mamy coś takiego i już. Bo wiecie, jest to poziom testowy, który tak naprawdę testował całą mechanikę gry i tak dalej. Ponadto znajdują się tutaj 4 skrzynki. Jedna to TNT, a 3 pozostałe to skrzynki, w którym jest symbol Tawny Bandicoot. I co się okazuje, to to, że to nas zabiera do wspomnianej rundy bonusowej Tawny Bandicoot. I potem poziom się zapętla, bo ów poziom nie ma mety, czy też portalu zakończającego ten poziom. Nadszedł czas na podsumowanie. Tak więc w tym otóż momencie, proszę Państwa, moi drodzy, omówiliśmy sobie 3 niedoszłe poziomy do oryginalnego Crasha 1 z 1996 roku, który był wydany na PlayStation 1. I co ja sądzę o tych poziomach, bo pewnie nurtuje Was pytanie, dlaczego nie wspomniałem o klejnotach, dlaczego nie wspomniałem o skrzynkach, bo właśnie, dlaczego o nich nie wspomniałem? Otóż dlatego, że jak sami zobaczycie, w opisie oczywiście dam gameplay z tych oto poziomów, który jest na YouTubie. Tam nie ma żadnych skrzynek. Też nie ma klejnotów, ponieważ beta, a raczej prototyp, nie posiadał takich klejnotów. Tak więc każdy poziom po prostu był normalnie do przejścia, bez żadnych klejnotów, tylko po prostu zwykłe przejście i tyle. Tak więc ciężko było tutaj ustalić, ile poziom miał mieć skrzynek, jaki klejnot miał reprezentować ten poziom, czy fioletowy, czy biały, czy żółty, czy czerwony, czy niebieski, czy purpurowy, czy kremowy, czy Bóg wie jeszcze jaki kolor. Mam nadzieję, że w sposób merytoryczny, fajny i informatywny przedstawiłem Wam ten otóż materiał o tych niedoszłych poziomach. Bardzo by mi zależało na Waszej ocenie, również konstruktywna krytyka jest mile widziana. No i mam nadzieję ogólnie, że Wam się podobało. Być może jeszcze po drodze zrobię kolejny materiał, tym razem już poświęcony tylko prototypowi tej otóż gierki, bo nie powiem, że nie, ale jest to temat dosyć ciekawy i być może jeszcze po drodze wydam materiał odnośnie alternatywnego zakończenia w Crashu Bandicoot 1. Tak więc wyczekujcie, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się materiał, jak i to, co robię na kanale, możesz stawić subskrypcję oraz dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich filmach, materiałach i nie tylko. Również polecam wejść na grupę na Facebooku, linki do social mediów oczywiście są podane w opisie. A jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, to możesz zostawić łapkę w górę, bardzo by mi na tym zależało. A Was zapraszam na kolejne materiały, tudzież odcinki na moim kanale. Trzymajcie się i na razie i cześć!